Witajcie, Rafał Nicko, Szyntez TV. W dzisiejszym odcinku kolejna jakże ciekawa recenzja. Tym razem będzie o telefonie komórkowym, ale nie tylko, albowiem będzie to połączenie jednego urządzenia, jednej recenzji, mianowicie telefonu Panasonic, telefonu komórkowego, czy też telefonu stacjonarnego. Skąd takie zamieszanie? Ano stąd, że jest to telefon teoretycznie stacjonarny z funkcją telefonu komórkowego. W związku z powyższym jest to naprawdę ciekawa propozycja na rynku telefonów, o ile ktoś jeszcze ma potrzebę korzystania z telefonu stacjonarnego. Co z samym telefonem? Sam telefon to nic innego jak mały smartfon, który macie okazję właśnie w tej chwili zobaczyć. Jest to smartfon z dotykowym ekranem, systemem operacyjnym Android 4.03 z przednim aparatem o rozdzielczości w sumie VGA 0,3 miliona pikseli i z tylnym aparatem o rozdzielczości 2 miliona pikseli. Jeśli chodzi o same parametry telefonu, o tym za chwilę, najpierw omówimy jego design zewnętrzny, jego obudowę i wszystkie funkcjonalne elementy. Na początku po lewej stronie z tyłu mamy nasz głośniczek. Po środku oczywiście, co widać, aparat. Aparat o rozdzielczości 2 megapikseli. Szału nie ma, ale pamiętajmy o tym, że jest to telefon stacjonarny z funkcją telefonu komórkowego i oczekiwanie od niego jeszcze funkcji aparatu fotograficznego no było już by troszeczkę przesadne, zważywszy na jego cenę. Obok dioda doświetlająca LED i tak naprawdę to jest cały tym. Jeśli chodzi o prawy bok telefonu, mamy przycisk głośniej, ciszej oraz dock do ładowania naszego telefonu. Tutaj po prostu nie ma żadnych też spektakularnych rozwiązań. Jest to zwykły port micro USB. Góra telefonu jest to także nic nadzwyczajnego. Przycisk odblokowania i włączenia urządzenia oraz wejście na słuchawki jack 3,5 mm. Prawy bok nie ma żadnych przycisków, żadnych udogodnień, natomiast dół urządzenia jest to już troszeczkę ciekawsze rozwiązanie, albowiem mamy dodatkowy port do ładowania poprzez stację dokującą, którą możecie zobaczyć tutaj na zdjęciu. Przy tym telefonie tej stacji nie posiadam, dlatego zaprezentuję Wam, jak to po prostu działa. Obok oczywiście mały mikrofon do rozmów i tak naprawdę na tym się kończy spód urządzenia. Przód to nic innego jak dotykowy wyświetlacz. Jest to wyświetlacz bodajże o przekątnej 3,5 cala. Do tego nasz głośnik, słuchawki, czujnik zbliżenia, czujnik światła i kamera, o której wspomniałem wcześniej, o rozdzielczości VGA. Przycisk Home, Menu i Wstecz. I tak naprawdę to są wszystkie podstawowe funkcje, wszystkie podstawowe elementy, jakie posiada ten telefon. Jeśli chodzi o samo urządzenie, jest ono dosyć szybkie, oparte na niemalże czystym systemie operacyjnym Android, niemniej jednak posiadającym zmodyfikowane oprogramowanie telefonu. Dlaczego zmodyfikowane? No dlatego, że mamy funkcję telefonu stacjonarnego w naszym urządzeniu i prezentuje się to naprawdę świetnie. Poza funkcją telefonu stacjonarnego mamy jeszcze automatyczną sekretarkę, która również działa bez problemu. Ale zanim przejdziemy do tego, zobaczmy jeszcze, co tak naprawdę kryje się pod spodem naszego urządzenia. Pod spodem naszego urządzenia nie ma tutaj żadnych ekstra portów. Jest bateria o pojemności 1450 mAh. Ktoś mógłby powiedzieć, że szału nie ma, ale ta niepozorna bateria pozwala na 5 godzin rozmów. Mamy również slot na karty microSD, karty micro
SD o pojemności do 32 GB oraz slot na kartę SIM. Normalna karta SIM bez żadnych udziwnień typu microSIM, nanoSIM, więc nie powinniśmy mieć żadnego problemu. Ok, uruchamiamy ponownie nasze urządzenie. I za chwilę pokażę Wam, jak to urządzenie tak naprawdę pracuje, jak się sprawuje w codziennym użytkowaniu. Od razu Wam powiem, że z telefonem otrzymujemy ładowarkę USB, otrzymujemy zwykły transmitter, który podłączamy do linii stacjonarnej, taki sam jak jest przy telefonach stacjonarnych. Leży sobie po prostu urządzenie z boku i nie potrzebujemy z niego jakoś korzystać. Nie będę jego prezentował, albowiem na cele testów połączeń zostało ono już podłączone. Niemniej jednak na stronie panasonic.com znajdziecie właśnie zdjęcia tego produktu i obejrzycie wszystkie elementy, wszystkie parametry techniczne. W związku z powyższym uważam, że nie ma sensu tego drugi raz przedstawiać. Dobrze, nasze urządzenie zostało uruchomione. Co w tej chwili? W tej chwili pokażę Wam, jak tak naprawdę działa samo połączenie z telefonem. Zresztą zobaczcie sami. Wykonujemy połączenie na numer stacjonarny. Nasze połączenie zostało w pewnym momencie odebrane przez automatyczną sekretarkę. Od razu warto tutaj powiedzieć, że automatyczną sekretarką nie jest sam telefon, a właśnie ten transmitter podłączony bezpośrednio do linii stacjonarnej. I tak jest za każdym razem. Oczywiście automatyczną sekretarkę możemy sobie wyłączyć. Nie jest to żaden wymóg. Niemniej jednak należy pamiętać o tym, że kiedy stracimy połączenie z linią stacjonarną, to wtedy nie będziemy mieli żadnej wiadomości. A z chwilą, kiedy mamy włączoną funkcję automatycznej sekretarki, to te wiadomości po prostu do nas docierają. Słuchajcie, jeśli chodzi o podstawowe aplikacje, które są zawarte w tym telefonie, tak jak Wam powiedziałem wcześniej, teoretycznie strzału nie ma. Nie znajdziecie tutaj czegoś takiego jak odtwarzacz muzyki. Należy posiłkować się zewnętrznym odtwarzaczem. Producent po prostu nie przewidział takiej aplikacji. Za to przewidział aplikację Aparat, która no, może się komuś przydać, niemniej jednak nie jest jakaś niezbędna. Nie zabrakło też takiej aplikacji jak nawigacja. Zresztą macie to możliwość w tej chwili zobaczyć. Mamy aplikację nawigacji, mamy już zainstalowanego Skype'a, Movie Studio. Znaczy, ktoś będzie na tym telefonie edytował jakiekolwiek materiały wideo. Nie wydaje mi się, niemniej jednak takie aplikacje po prostu są, więc jeśli ma się potrzebę, można po prostu z niej skorzystać. Nie jest powiedziane, że musimy korzystać z tych aplikacji. Jak widzicie, szału tak naprawdę nie ma, mapy, czasopisma Playment, wszystkie preinstalowane przez Google aplikacje i na tym się tak naprawdę kończy. Nie ma naprawdę co tutaj opowiadać o tym telefonie, poza tym, że działa świetnie i naprawdę sprawdza się jako połączenie dwóch w jednym. Warto też powiedzieć o jego cenie, bo wielu z Was może to zapewne interesować, ile takie urządzenie może kosztować. To urządzenie wcale wbrew pozorom nie kosztuje dużo, albowiem kosztuje w granicach 500 zł. Mówimy tutaj oczywiście o nowym urządzeniu. W zależności od tego, gdzie kupicie, cena będzie się wahała od ponad 400 zł do 700 zł. Względem tego, tak jak powiedziałem, gdzie kupicie. Jeden sklep jest tańszy, drugi droższy. Można też kupić przez internet. Być może będzie jeszcze taniej. Więc to już jest Wasza decyzja, Wasza wola. Jeśli chodzi o połączenia z tego telefonu, są dobrej jakości, nie ma żadnych problemów.
obie strony słyszą się bez problemu. Jeśli chodzi o głośność dźwięku, również tutaj trudno cokolwiek temu telefonowi zarzucić. Zresztą pokażę Wam to, jak dokładnie ten telefon potrafi głośno zagrać, żebyście mogli sobie to sami porównać. Widzicie, no nie jest, naprawdę nie jest źle, jeśli chodzi o ten telefon. Sprawdza się bardzo, bardzo dobrze. Jeśli chodzi o pozostałe parametry, to tutaj tak naprawdę specjalnie nie ma o czym rozmawiać. Jasność ekranu jest maksymalna, też można ustawić na jasność automatyczną, żeby troszeczkę tej energii przeoszczędzić. Jak widzicie, telefon automatycznie się ściemnia. Ustawienia tapety, rozmiar czcionki, rozmiar duży. Zobaczmy, rozmiar ogromny, co producent przez to rozumiał. No jest ta czcionka zdecydowanie trochę większa. No faktycznie jest powiększona. Natomiast słuchajcie, czy warto? Zdecydowanie tak. Jeśli potrzebujecie telefonu stacjonarnego, jeśli na co dzień korzystacie z telefonu stacjonarnego i fajnie dla Was by było przy okazji korzystać z telefonu komórkowego, czyli no, mieć pod ręką w sumie dwa w jednym, jest to urządzenie na pewno dla Was. O ile nie ma tutaj jakichś oszałamiających parametrów, o tyle skorzystacie z poczty, z wiadomości tekstowych typu SMS, wyślecie MMS-a, przejrzycie internet, skorzystacie z telefonu stacjonarnego i z telefonu komórkowego. W związku z powyższym podstawowe pytanie brzmi, czego można chcieć więcej? Mamy Bluetooth, mamy Wi-Fi, mamy GPS, mamy telefon stacjonarny, mamy to, co tak naprawdę każdy podstawowy telefon powinien posiadać. Panasonic KX-PRX150 uważam za dobre urządzenie, godne polecenia. No i dziękuję Wam za uwagę w takim razie. Zapraszam Was do subskrypcji naszego kanału na YouTubie, odwiedzenia naszej strony Intes.tv, no i do zobaczenia w kolejnych kwestiach. Pozdrawiam, Rafał Niskosz, Intes.tv.